W naszej kolekcji mamy już kilka instrumentów dla dzieci, tym m.in. taką gitarę, choć można powiedzieć, że to ukulele, którą kupiłem za 40 zł w Topazie albo w Tigerze. Super są. Taka trąbka kilkunastoletnia, no i jeszcze były skrzypce, no jakieś tam proste dźwięki można z nich wydać, ale skrzypce jednak nie są zbyt idealne. Postanowiliśmy trochę wzbogacić naszą orkiestrę i wybrałem saksofon. I powiem wam, to jest ten moment, kiedy obejmuje się paczkę z paczkomatu i w powadze wiemy, że coś się dzieje, bo tak naprawdę ten instrument waży tyle, co sam karton. Tak, wiadomo, za 100 zł człowiek nie oczekuje, że to będzie instrument, który normalnie kosztuje 600 zł. No ale jak jest z plastiku, to może mógłby być z tego grubszego plastiku. No cóż, faktycznie wygląda jak prawdziwy saksofon. Miejsce na stroik do ustnika nie ma co szukać. Ale wydaje dźwięki. Można sobie troszkę pograć, więc jakiś wydaje tam dźwięk. Ale powiem wam, powód, dla którego ciężko jest na nim grać, to jest to, co pewno słyszycie, że są w nim duże przydmuchy. I taka dorosła osoba ledwo na nie dmucha, bo jak tutaj zobaczcie, jak są te tłoczki do cylinderków, to tam nie ma żadnego uszczelniacza. Nie ma też żadnych prowadnic. Więc tak naprawdę, kiedy naciskamy te przyciski, pozostałe są jeszcze nie w pełni domknięte i tak naprawdę możemy się mocno dmuchać i wiele tej mocy idzie po prostu w powietrze. Tak, kiedy na takiej zwykłej trąbce jestem w stanie naprawdę zagrać na jednym dmuchu naprawdę wiele nutek, to na tym tak naprawdę 3-4 sekundy i jesteśmy cali wypruci z tego. Więc no nie polecam tego instrumentu. Ja jeszcze rozumiem, jakbym go kupił na jakimś jarmarku za 20-30 zł, no to wiadomo, że po czymś takim dużo nie ma co oczekiwać. Natomiast kupując zdalnie na Allegro coś za 100 zł, trudno jest to ocenić. I to jest właśnie ten moment, kiedy Allegro Smart się przydaje, że można zwrócić taki szajs, już nie ukrywamy, bo to jest szajs tak naprawdę. Jakby on kosztował 30 zł, no bym się niego nie skusił, nie schylił, ale jak coś kosztuje 100 zł, to człowiek się łudzi, że będzie lepszy. Już za 100 zł lepiej było kupić skrzypce, które widzieliście na początku filmu, bo na skrzypcach faktycznie da się coś zagrać. A na tym to tylko wyprujecie sobie płuca i dziecko machnie to w kąt.